Radio Conchita i już słuchamy. Obudź się, Polsko ma, niech przepadnie twoja psza. Źle. Tu. Odczuć się również na giełdach, zwłaszcza kiedy ono będzie spotęgowane. Natomiast ważne przy tej okazji są słowa, które cytuję prasę. Na giełdę pojechaliśmy. Mam wypowiedzieć mocno krytyczne, czy wręcz takie agresywne w stosunku do Niemiec, jeśli bierzemy pod uwagę ich politykę handlową, ich przewagi na rynku amerykańskim co do sprzedaży samochodów. Ta nierównowaga handlowa zdaniem Trumpa jest nieuczciwa, czy też niekorzystna, że absolutnie będzie starał się doprowadzić tutaj do wyrównania tego bilansu. No to zmroziło, prawda, tych przywódców europejskich. Niemcy, ale Niemcy to jest największa gospodarka, więc nie tylko Niemców, to znaczy widać, że Trump w tym całym jak gdyby systemie stara się przywrócić, znaczy zyskać na tyle siły, na tyle możliwości inwestycyjnych, ażeby tą całą infrastrukturę rzeczywiście w Stanach odnowić, ażeby móc mieć na tyle możliwości budżetowych, żeby obniżyć podatki, co zamierza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, tu jeśli bierzemy pod uwagę PIP, czyli strefa wolnego handlu między Stanami a Europą, to Trump jest temu przeciwny. Pamiętamy, że Stany Zjednoczone za Baracka Obamy mocno na to napierały. Tutaj był już układ prawie dopięty. Natomiast Trump, mówiąc o tym, że bilans handlowy z Niemcami jest tak niekorzystny, przypomnę jeszcze raz, Niemcy największa gospodarka europejska, absolutnie w to nie chce wchodzić, uznając, że na tym zyskają koncerny te globalne, no bo one mają zainwestowane środki wszędzie i większa przestrzeń takiego zupełnie handlu bez kontroli, tym lepiej dla nich, ale dla samego budżetu amerykańskiego, dla samych Stanów Zjednoczonych, dla tak zwanej warstwy średniej, korzyści tutaj nie ma, bo produkcja się przesuwa z Ameryki do krajów o niskich płacach, o niskich kosztach pracy. W związku z czym tutaj mają te ci wielcy bogaci, którzy się spotykają w grupie G7, do czynienia z graczem, który gra bardzo twardo i jednoznacznie chce reprezentować interesy amerykańskie, mniej globalistyczne, prawda, tych wielkich koncernów, które, jeszcze raz mówię, dla nich co, czy Ameryka traci, czy nie traci, nie ma znaczenia ważne, czy one się upasły, czy rosną, czy mają większe zyski. I to jest rzeczywistość, zupełnie nowa rzeczywiście w tych relacjach między wielkimi, bo zaczyna się schodzić z takiego języka, prawda, metafor, potrójnych symboli, jakichś takich naddyplomatycznych gestów, które mówią o wzajemnej współpracy, o rozwoju, o klimacie. Jak wiemy, co do kwestii klimatycznych, Trump też ma duży dystans, nie bardzo jest zwolennikiem, czy też nie bardzo wierzy w teorie te związane z ociepleniem klimatu, wie, że to są duże koszty dla gospodarki, również amerykańskiej, a pamiętajmy, że głównym dla niej konkurentem nie jest nawet Europa, ale są Chiny choćby, więc im większe koszty produkcji, im większe koszty wytwarzania, a energia wiadomo, że z tym jest bardzo poważnym czynnikiem tych kosztów, tym produkty droższe i tym konkurencyjność mniejsza. Więc to wszystko jak gdyby oczywiście ci przywódcy się spotykają. Po raz pierwszy w gruncie rzeczy, bo i Trump został wybrany niedawno, i Macron z Francji został wybrany niedawno. Gdyby każdy chce zadeklarować, o co mu w tym wszystkim chodzi. Język jest uproszczony, ale bardzo czytelny i bardzo łatwo to wszystko opisać w takich klasycznych wzorcach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan profesor Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, był gościem Aktualności Dnia. Także mówiła ryba tutaj, żeby...